No, witam serdecznie na kanale Ojciec Chrzestny Transportu. No, dziś chciałem wam przedstawić mojego wnuczka Patryka, no, który nie za bardzo chce być kierowcą, myśli o zawodzie bardziej ratownika. Oto wnuczek Patryk. Dzień dobry. No. Witam wszystkich. No i teraz powiedzmy tak, Patryk, powiedz no ty taką rzecz. Oj. Powiedz taką rzecz. Dlaczego tak myślisz, że zawód ratownika jest fajny? No jakby to tak... To takie moje hobby. Bardzo lubię takie rzeczy medyczne, jakby wezwania, komunikaty i takie inne. To tak jakby dla mnie hobby bardzo dużo. Czyli chciałbyś pomagać innym ludziom, kiedy są... powiedzmy, poszkodowani w jakichś wypadkach, czy nie w wypadkach, czy na skutek choroby, czegokolwiek, tak? Tak. W ten sposób. No a widzisz, a dziadek jednak jeździ tirem. No. A wiesz o tym, że no w ratownictwie no medycznym no są troszeczkę mniejsze pieniążki jak w transporcie, nie? No tak, ale nie pieniądze się liczą, tylko... Aha, czyli jednak wolisz pomagać ludziom, bo pieniążki to nie wszystko, tak? No. A powiedz mi, a oprócz tego hobby, teraz na obecną chwilkę, jaki przedmiot w szkole lubisz najbardziej? Najbardziej? No to tak w przyrodę w sumie, bo jest dla mnie najłatwiejszy. Mało pracy domowej. Aha, czyli mało zadają prac domowych i przyroda jest najbardziej adekwatną do nauki, tak? Tak. Czyli tak, z matematyki nie za bardzo, nie? Nie, i z innych też. Z tak. Polski? Tak sobie. A Polski tak sobie, tak? Aha, no dobrze. A powiedz mi, a co ty sądzisz o pracy dziadka, jak dziadek jeździ, wyjeżdża w trasę tirem i jest daleko? Jak myślisz, jaka to jest praca? No myślę, że tam przewozisz różne rzeczy, ale to tak na przykład myślę, że nawet masz fajną pracę, tylko tak jakby jeździsz cały dzień i nie wiem, tak jakby żyjesz w tirze, a twój tir to dom. No tak, widzisz, no tir to mój drugi dom. No dobrze, to jest jedna strona. A teraz powiedzmy tak, co byś chciał powiedzieć swoim kolegom, którzy tak będą oglądali tego YouTube'a, teraz zobaczą, że twój dziadek jest faktycznie tym ojcem chrzestnym transportu. Chciałbyś ich pozdrowić, pomachać, powiedzieć im, żeby łapkę w górę zrobili, żeby oglądali. Pozdrawiam moich kolegów z klasy. No widzisz. A mi nie wierzyliście. No właśnie, a jednak dziadek to jest ojciec transportu, tak? Tak. No jednak. Dobrze, Patryk. A jeszcze taka jedna rzecz. Oprócz tego, jeżeli by ci nie wypaliło na przykład no, ten twój zawód, który teraz traktujesz jako hobby, to jaką widzisz alternatywę, czyli coś innego, co byś mógł robić w przyszłości jeszcze? Pracować w ochronie, też to jest fajne. Aha, w ochronie kamerowej. Czyli kamery, ochrona, jednak, tak. Jednak podglądanie ludzi jest fajne. Nie, bardziej to bezpieczeństwo takie. Aha. Takie. Czyli na bezpieczeństwo jednak tak stawiasz. Znaczy, jak mi się nie uda z ratownictwem, to może na ochronę, ale jak mi się uda z ratownictwem, to ratownictwo. Aha, w ten sposób mówisz, tak? No i jeszcze pewnie niektórzy tu też lubią karetki i ratownictwo medyczne, to można powiedzieć, że chodzi o to, że zawsze w karetce jest kierowca, lekarz i tam jeszcze jeden. No i jeżeli chodzi o typ ratownika medycznego, to chce być lekarzem. Aha. W ten sposób. No, ma to sens, powiem ci. To ma sens. A powiedz mi tak, a jak u ciebie jest z historią ogólnie Polski? Z historią na przykład z Polski? Mm-hmm. No tak nawet. Polska. A powiem, zapytam tak, czy wiesz, bo kiedyś było tak coś takiego, że ogólnie w historii tylko jeden król został stracony, czyli został powieszony. Wiem. Wiesz, który to król? Nie za bardzo. No ale była taka historia, tak? No był taki, gdzieś pamiętam, ale
Nie za bardzo go Dobrze. powiem. A ja się zapytam cię tak. Czy wiesz, jaka jest stolica Bułgarii? Nie, to chyba to. Bułgaria. Bucharest? Nie. Czy Bukaresz jest w w Rumunii. Rumunii? No to co? Sofia, Wasza, mi się No wypadło. widzisz, jednak, no. Jednak to jest, widzisz. No Niemcy, jaką mają stolicę? Berlin. Berlin. Moskwa? Moskwa, no to Rosja oczywiście. No dobrze. A teraz powiedzmy, jak wyjeżdżasz już na Słowację i na Słowacji też jest stolica. Boże. By? Na by. Na by, o Jezu. Bratysławia, nie wiem, nie? No. To jedynie. No tak jest. No widzisz. Dobrze, Patryk. Czyli tak, posiedzieliśmy sobie w tirze. No teraz tak, odpalić tira jeszcze? Odpali? Najpierw trzeba przekręcić kluczyk. Aż się kontrolki wszystkie zaświecą. Teraz trzeba poczekać chwilkę. No. I teraz jeszcze raz przekręć. I on się będzie zapalał silnik i przytrzymasz go chwilę i później puścisz. No, mocno. Już. No widzisz, zobacz. Zapalił tir. A to dziadek zrobi tak różnie. Nie, się zepsuł. No widzisz, jest. Zapalił silniczek, wszystko chodzi. Nawet możemy zrobić tam, jak naciszysz, masz z tamtej strony jest taki guzik, tu, no. Naciśniesz go, to zatrąbi. Tu? Nie, z drugiej strony jest takie samo. Tutaj? No, naciśnij. Nie bój się, no mocnie. Nie, nie, już to... Przytrzymaj już to, no. Jezu. Jezu, no widzisz, no muszę widzieć, że jesteś wnuczkiem ojca szesnego transportu. No, więc na dzisiejszy dzień zakończamy relację wnuczka i ojca chrzestnego transportu. Miłego pozdrawiamy i zapraszamy do oglądania. Łapka w górę!